No ale się trochę witam w następnym odcinku z GTA 5 Online Tuning, w którym będziemy tunigować najnowszy samochód w GTA 5, jakim jest Ubermacht Revolter. I tuningowałem go już sam, przyznam się wam. I naprawdę, no nie wiem, mam nadzieję, że się serwery Rockstar zepsuły albo coś, chociaż zawątpię. I że samochód tak naprawdę ma jakieś opcje tuningowe, bo z tego co ja wiem, to nie ma kompletnie żadnych, no więc... No nie wiem, dobra. Teraz tak, przód mi się bardzo podoba tego samochodu, lecz tył to jest dla mnie po prostu koniec. Do Vangera to również nie będziemy jeździć, bo sprawdziłem to i możliwe są tylko i wyłącznie karabinki, więc... Dobra, upiję sobie tu sławkę. I oczywiście takie rzeczy jak pancerz, hamulce, silnik. Materiały wybuchowe, nie klaksony. Po co światła? No to damy te ksenony. Oznaczenie. No w ogóle ten samochód jest taki choćby wojskowy. Dajmy coś tutaj, jakieś oznaczenie, żeby... Nie, no, nie dam tego, nie, nie. Nie podoba mi się to, w ogóle mi to nie pasuje. Nawet nie będę dawał swojej tablicy do tego samochodu, bo mi się tak bardzo nie podoba. Przecież tu w tej samochodzie kompletnie nic nie ma. Oj, przepraszam was. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. No więc tak, no, oczywiście tuning i teraz tak koła, no trzeba coś tu wybrać, no ale... Coś takiego może wybiorę, totalnie losowe. Takie białe wstawki, projekty opon. Lepsze, nie wiem po co w ogóle tyle hajsa go wydaje, ale... Tutaj to nie jest mi szkoda. Dajmy lumicowe szyby, jedyne co z wyglądu to fajnie, właśnie przód wygląda super. I... To, że szyby są tak jakby połączone, to mi się też podoba. No ale... To całe są musi być fajne, a nie, że... Zresztą nie wiem, co o nim powiedzieć, nie? Teraz spróbujmy coś tu jeszcze... Znaleźć jakiś kolorek. Chcę go jakoś zrobić, bo to jakoś wyglądało, nie? Ten dodatkowy kolor jest tak w słabym miejscu dany moim zdaniem, tak? No radę nie wiem co tu dać. To biało-czerwony samochód. Co z tego, coś niebieski? Wykończenie jakieś jasne, coś takiego. Emblemat ekipy nie będę dawał. No i to jest tyle, no. Po prostu ja nie wiem co tu dalej mówić w samochodzie, bo to jest naprawdę kompletnie... I dlatego już mam... Powiem ile kosztuje, ten samochód... cheater jakiś, nieważne. Ten samochód kosztuje dodatek 1 600 000. Ludzie. Kto by takie coś kupował? Po prostu... Włącz sobie tylko... A, nie włączę pasywa. Ja wam coś powiem, jedyne co z tym samochodem można zrobić to... Stanąć na przykład tutaj. Tylko i wyłącznie tutaj. I go rozsadzić. Co czystym RPL-iem. Ja się żegnam, halo.